Cześć! Cynamon, czyli przyprawa o charakterystycznym, słodkim, korzennym smaku, może znaleźć swoje zastosowanie nie tylko czysto kulinarne, organoleptyczne, ale również, co ciekawe, metaboliczne. Istnieją dowody na to, że może ona przynieść pewne korzyści, na przykład osobom z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej. O co chodzi? Jaki cynamon wybrać? I czy to bezpieczne? O tym w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do materiału. W tej tematyce opublikowano już trochę badań i zaobserwowano m.in. pozytywny wpływ na obniżenie poziomu glukozy we krwi przez właśnie cynamon. Odpowiedzialny za to jest prawdopodobnie aldehyd cynamonowy, chociaż mechanizmy nie zostały jeszcze w pełni wyjaśnione. Przyczynia się do tego potencjalnie m.in. wpływ na ekspresję białek receptorowych zaangażowanych w transport glukozy lub sygnalizację insuliny, albo opóźnienie tempa opróżniania żołądka. Pod koniec 2022 roku pojawiła się metaanaliza i przegląd systematyczny randomizowanych badań klinicznych w zakresie skuteczności podawania cynamonu. Wyniki wykazały, że cynamon ma znaczący wpływ na regulację metabolizmu glukozy, a wyraźniejszy efekt obserwuje się u pacjentów z dużymi zaburzeniami gospodarki węglowodanowej. Przyjęto wręcz, że cynamon może być stosowany jako suplement hipoglikemizujący. Wydaje się, że zapewnienie już nawet niewielkich ilości cynamonu w diecie, rzędu 1-2 gramów na dobę, to mniej niż pół łyżeczki, może przynieść korzyści metaboliczne. Taki cynamon można dodać do wielu różnych, na przykład dań na słodko, takich jak owsianki, naleśniki, omlety i zresztą nie tylko. Czy taki zwykły, najzwyklejszy cynamon ze sklepu będzie w porządku? Tak, jak najbardziej. Niekiedy pojawiają się sugestie, że ten ze sklepu, czyli chiński cassia, jest niebezpieczny z uwagi na zawartość kumaryn. I choć faktycznie wysoka podaż kumaryn wiąże się z pewnym ryzykiem w kontekście hepatotoksyczności, to ryzyko jest niskie, jeżeli mówimy o takim typowym spożyciu. Trzeba byłoby spożywać naprawdę wysokie dawki takiego cynamonu, żeby jakieś tam ryzyko istniało. I zresztą te początkowe dane dotyczące ryzyka hepatotoksyczności wywodziły się z danych z badań na szczurach. I jak się później okazało, szczury inaczej metabolizują kumarynę niż ludzie. Potencjalnie można było zwrócić na tą pewną uwagę u osób z zaburzeniami czynności wątroby i pod tym kątem mamy jakąś alternatywę, na przykład cynamon cejloński, który jest trochę droższy, inaczej smakuje, ale ma bardzo niską zawartość kumaryny. Podsumowując, dodatek cynamonu do diety może przynieść pewne korzyści w kontekście gospodarki węglowodanowej, ale zresztą nie tylko. Niemniej, co ważne, to, że cynamon wykazuje wysoki profil bezpieczeństwa i przy takim typowym spożyciu skutki uboczne nie występują, przez co warto go włączyć do diety, a dosyć łatwo go włączyć do codziennego żywienia. To już tyle ode mnie, do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem. Hej!